Musiałem zostawić część stroju, żeby móc tutaj z Państwem rozmawiać. Ktoś się mnie spytał, dlaczego tak wyglądam. Trochę dlatego właśnie, że piszę bajki, więc żeby wyglądać nieco bajkowo, ale będę mówił o rzeczach dosyć nowoczesnych. Czyli e-publishing i self-publishing. Najpierw krótki case, a później trochę obserwacji. Pewnie zostanie trochę czasu, to może coś powiem o prawie autorskim. Skoro pani przed chwilą się udało zmieścić w 10 minutach cały wykład, to mistrzostwo świata. Więc ja kocham książki w ich sensie papierowym i fizycznym. To się bierze trochę z wykształcenia, ale też z innych rzeczy. Ale również jakoś tak się stało, że piszę. Od pewnego czasu wydaję, na razie krótkie i głównie bajki, ale to się pewnie zmieni. Dla dzieci, nie tylko dla dzieci, bo bajki są dla wszystkich. Natomiast ja mam inny zawód, ja nie muszę tego robić. Ale to jest fajne i to robię. To wciąga też. Ale ponieważ to jest rodzaj podwójnego życia, nie będę mówił, jak się naprawdę nazywam, jestem tutaj Kacprem Zagadką, nie mam czasu na takie rzeczy jak szukanie wydawcy, zabieganie o wydawcę. I to, co za chwilę Państwu pokażę i trochę też z refleksji, ma taki cel, że wydawca jest coraz mniej potrzebny, chociaż potrzebny będzie zawsze. No właśnie, nigdy się nie dowiedziałem, o co mam zabiegać właściwie. Czyli przechodząc do case'u. Case jest prosty, mniej więcej w 2009 roku, po doprowadzeniu tekstu jednej z bajek do stanu używalności, po znalezieniu ilustratorki i wypełnieniu treści ilustracjami przepięknymi. Miałem gotowe wszystko, bo i skład, i takie drobiazgi, ponieważ jestem w branży bliskiej, wydawniczej, to mogłem to zrobić w wolnych chwilach. Pozostało tylko wydrukować i dystrybuować. No i wydawca jednego tytułu to nie jest partner do rozmowy dla nikogo. Właściwie na rynku księgarskim można było liczyć na to, że no to ja sobie wydrukuję te powiedzmy 1500 sztuk, będę nimi zawalał kawałek mieszkania i w jakichś takich niszowych księgarniach ktoś się może zgodzi, żebym zajął mu kawałek półki, który jest cenny, ale do tego jeszcze wrócimy. Więc zatrzymałem sprawę, bo to nie było sensu się śpieszyć z tym. W 2012 roku pojawił się iBooks Author, czyli narzędzie dla użytkowników systemów operacyjnych Apple'a. I wiedziałem od początku, że to jest coś dla mnie, bo to umożliwia bezpośrednie wydanie czegoś, co miałem już gotowe. I to nastąpiło. W ciągu ostatnich 2 lat opublikowałem szósta w drodze, może będzie jutro, nie wiem. 5 tytułów na 3 platformach, przez iBook Store Apple'a, poprzez Smashwords, który jest jednym z dostawców treści dla Apple'a, i poprzez Amazon. Jeśli chodzi o niszowość i nieniszowość, która padła przed chwilą w prelekcji pana ministra, język polski jest niszowy, jak już jestem przy Amazonie, to od razu to powiem. Amazon nie wspiera języka polskiego i nie wygląda na to, żeby miał takie plany. Amazon wspiera język estoński, Amazon wspiera język baskijski, Amazon wspiera język manx, który jest językiem już rekonstruowanym. Ostatni użytkownik zmarł w latach 70., taki native speaker. Natomiast języka polskiego nie. To a propos niszowości, do której jeszcze wrócę, języka polskiego. Czy ja osiągnąłem sukces publikując te 5 tytułów? Nie wiem i to nie jest dla mnie jakieś kryterium. Wszystkie moje książki są za darmo, więc o sukcesie komercyjnym nie ma mowy. Natomiast w tej chwili mają już pewnie około 2300 ściągnięć. Czy to jest sukces? Nie wiem. Nie mam skali porównawczej, więc... Natomiast dla mnie sukcesem jest to, że te książki się ukazały. Ich by nie było. Nie byłoby ich w formacie papierowym, nie byłoby ich w żadnej innej wersji. Może wydrukowałem swojej córce jeden egzemplarz, to ten by pewnie istniał. Ale poza tym one by nie zaistniały. I
z jakimi trudnościami albo problemami się napotkałem. Jestem taką małą częścią tej wielkiej maszyny pod tytułem twórcy, dostawcy, odbiorcy. Łatwo wydać samodzielnie e-book w Polsce może oficjalnie i legalnie w zasadzie tylko wydawca. Trzeba się nazywać wydawcą, jak się idzie do ISBN, no to się jest wydawcą, bez względu na to, czy jest się firmą, czy jest się osobą prywatną. Ale generalnie być wydawcą to oznacza mieć firmę, bo się zakłada, że ktoś będzie osiągał z tego tytułu zyski. Jak dobrze wiemy, mieć firmę w Polsce, kiedy zupełnie nie wiemy, czy będzie jakikolwiek zysk w przyszłości, to nie jest zabawne. Jak ktoś miał firmę, to wie, że to takie super nie jest, chociaż jest bardzo takie nobilitujące, ale nic więcej. Natomiast w USA, żeby samodzielnie wydać książkę, podaje się numer social number i tyle, koniec. To jest jedyne kryterium, którego wymaga Apple w czasie rejestracji wydawcy w iBook Store. Lub też Individual Tax Identification Number. I to jest fajna sprawa, każdy na świecie może taki posiadać. I status takiej osoby jest non-resident alien. Więc poza Kacprem zagadką jestem też non-resident alien. Bardzo to jest też fajne określenie. I już. Czy ktoś będzie później te książki sprzedawał, czy rozdawał elektronicznie, to jest oczywiście jego prawo jako autora i to trzeba o tym wiedzieć. Jakie mam obserwacje na temat przyszłości właściwie? Język polski jest niszowy. Niszowy go używa go tylko 60 milionów osób. Co prawda ktoś znajomy powiedział mi ostatnio, że to plasuje nas na 20 pozycji wśród języków świata, więc nie jest tak źle z tą niszowością, ale przywołuje case Amazona. Dla Amazona jesteśmy poza zainteresowaniem, jeśli chodzi o język wspierany. Natomiast z pierwszej bariery wynika potencjalna słabość rodzimych dystrybutorów e-booków, bo tutaj padły słowa o modelach biznesowych. No istnieją polscy dostarczyciele książek elektronicznych. Oni jeszcze w ogóle nie zwracają tak poważnie uwagi na self-publishing, chociaż już są pewne jaskółki. Natomiast mają w perspektywie mizerny efekt skali, jeżeli chodzi o język polski. Jeśli ktoś publikuje w języku angielskim albo hiszpańskim, jest mu o wiele łatwiej, bo ma momentalnie cały świat dostępny. Co jest najważniejsze w książce elektronicznej? Słowa, historia, to co zawsze, czyli autor. Jeśli to nie jest dobre, to niczego się więcej nie da zrobić. I już. Drugą ważną rzeczą jest okładka. To tak na marginesie. Czytelnik ją widzi najpierw, więc jest najważniejsza. Wydawcy tradycyjni dobrze wiedzą, że okładka jest ważna. No ale zawsze warto przypomnieć, że autor jest najważniejszy. Jak wygląda ważność autora w modelu podziału zysków? W modelu tradycyjnym autor ma od 12 do 17% zysku. W modelu self-publishingu i e-publishingu między 60 a 80%. To są dane ceny końcowe, to są dane amerykańskie według Smashwords.com i to są dane odnoszące się do ceny końcowej. Nie wiem, jak będzie w Polsce, bo nie wiadomo, jak będzie. Niektóre wady tradycyjnego modelu to konsumpcja tej większości zysku, którą przed chwilą pokazaliśmy, że autor 16-18% jest na tym poziomie, który w ogóle nie dociera do autora. Oczywiście relatywnie wysokie są koszty stałe. Ja nie wszedłem w druk, bo brakowało mi tam, nie wiem, 20 tysięcy na wydrukowanie, coś takiego. Jest też przymus promowania, żeby być w ogóle zauważonym. No i to wydawca dokonuje oceny, co jest warte wydania, a my nie wiemy według jakich kryteriów, chociaż pewnie podstawowym kryterium jest to, żeby się opłacało. Co nas czeka? Ponieważ to, co my teraz przechodzimy, w Stanach już się wydarzyło, to tak w skrócie tylko pokażę, że rynek książki elektronicznej w Stanach sięgnął 30% w 2012 roku. Nie mam nowszych danych, to też są dane według Smashwords. Smashwords wydał do wczoraj 328 tysięcy książek i w przyszłości czeka to tak, że bardzo szybko, nieuchronnie liczba książek elektronicznych będzie wzrastała, a papierowych malała i przestanie być taką ujmą, że ktoś samodzielnie wydaje książkę, bo zaczyna to być coraz fajniejsze. No i nie zdążyłem o prawie autorskim, nie szkodzi, 4 sekundy. Dziękuję bardzo.